Cześć, witajcie szanowni widzowie. Dzisiaj, no co, dawno, dawno nieoglądany, może nie bis, tylko akurat silnik, który zobaczyliście na samym początku. A ja tu wejdę do środka, bo wieje troszkę. Słuchajcie, i tak, co kupiłem? Co z silnikiem właśnie? Silnik. Słuchajcie, silnik wygląda tak. Tu mi się zrobiły zacieki. Góra była splanowana tutaj. Oczywiście był szlif cylindrów. Szlif cylindrów był oczywiście zrobiony. Ja go umyłem, ten silnik, jak mogłem. I tak, wał jest po... Jakieś kupiłem ten wał na Allegro. I to jest taka, chyba mówiłem na jakimś filmie. Ja już założyłem oczywiście te panewki, to była niezła zabawa z tym, żeby to założyć. Nie wiem, czy to będzie widać, bo jest pod światło. Są założone panewki, tylna i przednia panewka tutaj od strony rozrządu. To sobie fajnie chodzi oczywiście. Nie ma żadnych luzów. I teraz tak, heca jest taka, że tutaj na wale, tu jest pierwszy szlif, a tu jest drugi szlif. Ja musiałem oczywiście dokupić sobie panewki, ja zrobiłem to o wiele wcześniej, także teraz takie panewki są strasznie drogie, są te panewki teraz. Komplecik taki kosztuje, czekajcie, ile tam była cena? 360 zł. Ja zapłaciłem 280 za komplet na drugi szlif. Oczywiście na pierwszy szlif miałem, ale wiecie, coś wam powiem tak szczerze, te panewki tutaj w tym silniku to jest nieporozumienie. Tak, to jest nieporozumienie. Słuchajcie, te panewki są aluminiowe. Miękkie, jak to się mówi, z gównolitu, nie? Miękkie, to coś takiego jak pewnie z tego, nie? Jak blok silnika. No, zdało to egzamin, bo jest tutaj zamontowany w tym wałek rozrządu tutaj. To jak widzicie, tutaj jest, na tym chodzi i zdaje to egzamin, nie zaciera się, jest dobrze. Więc stwierdzili, że pewnie panewki główne zrobią z aluminium. Oczywiście to nie jest czyste aluminium, tylko pewnie jakiś stop, żeby to utwardzić, żeby to było twardsze nieco. No i tak wygląda właśnie blok. Po tym wszystkim ja kupiłem sobie oczywiście stojak. Oczywiście powiem wam tak. Szukałem firmy, która myje silniki tu w Warszawie. Ultradźwiękami oczywiście. I kurde, nie znalazłem, słuchajcie, nie znalazłem żadnej firmy, która by myła tak silnik, żeby ten silnik ładnie wyglądał, żeby był super. Ja go umyłem jak mogłem, no niestety tutaj są jeszcze jakieś resztki takiego brudu, postaram się to pousuwać przed montażem jeszcze. Mimo że ja to, wiecie, walczyłem z tym, akurat na zewnątrz to nie ma znaczenia, tu ładnie wymyło się, ja to myłem w domu, jakąś chemią. No troszkę mi przyłapały oczywiście cylindry, taki nalot się zrobił, ja to zabezpieczyłem smarem to zabezpieczyłem, więc nie jest źle. No ale to się opierało na tym, że tak, te zacieki właśnie się od chemii zrobiły tutaj. No jakie delikatne, no nic to nie szkodzi. Nie ma to wpływu na powierzchnię, nie skrzywiła się powierzchnia, tylko tak się delikatnie to utleniło. No właśnie, najgorsze jest to, że myłem to po prostu takim coś jak Domestos, nie? Żeby silnik myć Domestosem, wyobraźcie sobie takie rzeczy. I tak, a właśnie, cenowo słuchajcie, jak to wyglądało, tak. Zrobienie szlifu za cylinder wyszło, słuchajcie, tak, kurczę, nie pamiętam jak cenowo było z cylindrami. Za cylinder było... Kurczę, wiem, że za całość zapłaciłem 400 zł. Czekajcie, ale co ja robiłem? Tak, robiłem szlif, dwa cylindry i planowanie tej powierzchni, żeby to było równe. Żeby to było równe po prostu i żeby nie było tej sytuacji, co była ostatnio, że ta uszczelka poleciała, ale to jest z mojej winy. Kurde, nie mogę sobie przypomnieć, co jeszcze było. Nie, no tylko te dwie rzeczy były robione. No tak. Słuchajcie, za całość zapłaciłem 400 zł. Stówę za każdy cylinder. No i chyba 200 za zdjęcie tego. Nie, no niemożliwe. Albo 300. Kurde, wiecie co, zapomniałem. Ile zapłaciłem? No za cholerę, nie pamiętam. Słuchajcie, dobra, nieważne. Zapłaciłem coś około 400 zł w każdym razie. No 400, no. Bo to jest liczone generalnie, cena jest liczona jak zaplanowanie głowicy. I tak, dobra, słuchajcie. Cenowo jak to wyszło właśnie tak. No 400 to splanowanie. Czyli tak jakbyśmy planowali głowicę. Cena jest ta sama. Cylindry po 100 za każdy,
to byłoby 200 tutaj, czyli razem 400. I tak, gość sprawdził mi tutaj oczywiście ten otwór tutaj po 2 ek rozrządu. Sprawdził, owszem. Sprawdził, ja mam 2 wałki rozrządu. No dobra, słuchajcie, to są tak, 2 wałki rozrządu. Ten, który był w samochodzie i to jest nowy wałek rozrządu. I tak, gość go oczywiście zwymiarował. No i tak, żeby tu tulejki nie wstawiać już, bo to są dodatkowe koszta, no to pan mówi, powiedział, że żeby założyć ten nowy wałek, bo luz jest tutaj dopuszczalny na tym wałku, więc go można sobie założyć. Ja go oczywiście wam włożę, pokażę. Dobra, od spodu sobie zobaczymy, tam wchodzi wałeczek. O. I tak właśnie wałek rozrządu. On ma tutaj dosłownie minimalny luz. Natomiast ten miał znacznie gorzej. On jest troszeczkę zużyty. To widać ślady zużycia na nim. Jak się przyjrzycie do światła, zobaczycie. Powierzchnie nieco są już zużyte. Szczególnie tutaj, słuchajcie, od wałka napędu pompy paliwowej. Po krzywkach widać zużycie niewielkie. Są widoczne zużycia. Ale oczywiście wałek jeszcze mógłby chodzić, tylko ze względu na to, że żeby nie robić tulejek, to zakładam nowy wałek po prostu. A teraz posłuchajcie na temat ceny wałka rozrządu. Czekajcie, ja go sobie wyjmę stąd już, bo mi jest niepotrzebny. I tak, nowy wałeczek w tej chwili 700 zł. Jest firma, która dorabia takie wałki. Mają nowe wałki rozrządu do bisa, cena 1200 zł, nówka sztuka. I oczywiście mają też wałki rozrządu do zwykłego malucha, do 650 też mają, chyba w podobnej cenie. Są wersje sportowe, ekonomiczne i standardowe. Do bisa chyba to bodajże tylko jest jeden rodzaj, no ale ja się w to nie będę zagłębiał, w każdym razie ten wałek odpada. Ten zostaje. Co dzisiaj to chciałbym sobie oczywiście zmontować. Chciałbym zmontować sobie, słuchajcie, tłoki założyć. W sumie tylko tyle i aż tyle. Oczywiście jestem w fazie kupowania tych części, dlatego tych części nie mam wszystkich. Co jeszcze trzeba, słuchajcie, trzeba dokupić szpilki. Szpilki, głowicy. Cena jest absurdalna za szpilkę, 21 zł za szpilkę. Nową oczywiście, stare nie nadają się do założenia, bo tam były troszkę takie gwinty już potygowane, poobrywane. Tak oczywiście wyglądają szpilki po odkręcaniu. Ja nie miałem nakrętek, bo tego tak się oczywiście nie odkręca. Bo tu niektóre gwinty to były takie dosyć słabe już. Cena absurdalna, bo 21 za szpilkę długą, za krótką drożej, o dziwo, 29 zł za sztukę oczywiście. Co daje nam zawrotną kwotę ponad 120 zł, wychodzi za długie, no i te dwie to mamy razem 30, 180 zł, 180 zł za głupie szpilki. Słuchajcie, się poważnie zastanowię nad tym, czy może zrobić jednak te założyć te szpilki, kupić tylko, wymienić tylko te takie uszkodzone, te lepsze zostawić, bo to jest zbyt duży koszt i gra nie jest tak naprawdę warta świeczki, no nie jest, nie. Nie, tu nie o to chodzi, żeby wydać duże pieniądze, tylko żeby to po prostu chodziło. Słuchajcie, jeszcze dalej mamy tak. No kupiłem oczywiście tłoki. Tłoki, słuchajcie, tłoki. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że jeżeli robicie szlif, to nie kupujcie na zaś tłoków, tylko najpierw trzeba sprawdzić, jak wyglądają cylindry i po prostu szlifierz wam powie, jakie tłoki dokupić. Bo ja kupiłem oczywiście pierwszy i drugi szlif, co było błędem oczywiście, bo tak, ten drugi szlif, no jeszcze się udało, nie? Ale pierwszy już odpadł. I pierwszy szlif mi został, tłoków, i tak, tłok kosztował 115 zł za sztukę. No nie jest to jakaś powalająca cena, ale no tanio też nie jest. Tłoczek wygląda tak oczywiście, to jest zrobione według oryginału. Tu strzałkę taką, nie wiem czy zobaczycie, tu jest strzałka. To wskazuje nam kierunek jazdy, czyli tak musi być zamontowany tłok.
w stronę jazdy oczywiście, w kierunku jazdy samochodu, czyli w tą, jak jedziemy, to tak, czyli tak, słuchajcie, to musi być w ten sposób zamontowane. Tu jest strzałka w tą stronę, bo samochód porusza się w tą stronę, więc musi być w ten sposób zamontowany tłok. Oj, kurde, wpadł. No wpadł tłok, nie? Dobra, nie spadnie, bo tam jest ten, bo tam jest wał. No i dobra, czekajcie. A jeszcze pierścienie. Słuchajcie, pierścienie. A, no właśnie. 115 zł za tłoki, co daje nam kwotę 230 zł. Tylko ja kupiłem dwa rodzaje, czyli razem 460 zł. No zostanie na kiedyś tam, nie? Może się przyda, może nie. Komplet pierścieni oczywiście, tylko że tu jest komplet, to jest do Poloneza, bo to są pierścienie od Poloneza. Jakbyście chcieli wiedzieć. To jest taka po prostu ciekawostka. Tylko, że z Poloneza 1.6 silnikiem. To są dokładnie te same pierścienie, ten sam rozmiar. Oczywiście tłoki nie pasują, zapomnijcie o tym. Żeby tłoki pasowały jeszcze. To są oczywiście cztery komplety na cztery tłoki. Koszt, słuchajcie, 140 zł. Czyli wychodzi mi na komplet, za silnik 70 zł. Dwa komplety zostaną mi. I niech zostaną, i dobrze, niech zostaną. Kolejna rzecz, słuchajcie, korbowód. Korbowód, słuchajcie, jest bardzo ważny tutaj, bo trzeba go sprawdzić. Pierwszą rzeczą to trzeba wymienić w tulejkę, w główce korbowodu, trzeba ją wymienić. Koszt. Czekajcie, jaki był koszt? Ach, bo ja zapomniałem. Przypomniałem sobie, robiłem tulejki, słuchajcie, robiłem tulejki jeszcze do korbowodu. Tulejka do korbowodu kosztowała 50 zł chyba? Zrobienie? Oczywiście ja tulejki kupiłem. Tulejki to tam kosztowały, nie wiem, 15 zł chyba za te tuleje. Po prostu panowie to wcisnęli, wycisnęli tamte stare, wcisnęli nowe. Oczywiście rozwiercili pod ten sworzeń, nowy oczywiście sworzeń. Kurde, i koszt, no właśnie, całość zapłaciłem 400 zł, czyli razem z tymi tulejkami i tym szlifowaniem tutaj, razem było 400. I tak, co jeszcze się robi? Należy sprawdzić ten otwór, czy ten otwór przypadkiem nie robi się owalny, no bo to pracuje i trzeba to sprawdzić, to trzeba sprawdzić ten otwór. Pan to przeleciał, sprawdził, mówi, że dobrze jest, nie? Że jest w porządku, może być. I mówi, to nie ma sensu tego nic tutaj robić. Nie wiem, co im tutaj robią tak naprawdę. To jest, słuchajcie, praktycznie nie do dostania są te korbowody teraz. Ciężka sprawa jest z tymi korbowodami teraz, w tej chwili. A jak są, no to są holendarne ceny. Ja trafiłem na Allegro. Ktoś mnie po prostu podkupił, bo były za 230 zł komplet. Ale komplet, słuchajcie, komplet kompletem, ale... Ważne jest też to, bo one są cechowane, nie? Tu mamy, nie wiem czy zobaczycie, pierwszy cylinder. To jest pierwszy, tam jest drugi cylinder. I to też jest ważne. Oczywiście wyważenie tych korbowodów też jest ważne. Nie może być większa różnica niż 10 gram. Bo jeżeli 10 gram, to trzeba po prostu doważać, nie? Te korbowody. To samo się tyczy tłoków. Tłoki tak samo muszą być w jednakowej masie. Powiem wam tak, fabryka wcale tego nie robiła. Fabryka wcale nie doważała tłoków. Tłoki są, tak przejrzałem te stare, nic tam nie było robione, bo tam jest miejsce, gdzie się zbiera po prostu materiał, żeby doważyć te tłoki. I też różnica między nimi nie może być większa niż 10 gram. No to tyle, nie? I oczywiście, czy korbowód jest prosty, to też jest ważne. Czy jest w osi? No raczej wiadomo, że nikt po nim nie skakał. Więc pewnie człowiek może go sprawdzili, nie? To mówi, że wszystko było w porządku. Założyli nowe sworznie i to tylko zmontować i to będzie tyle. Jeszcze jedną rzecz powiem bardzo ważną. Należy pamiętać o tym, że tu gdzie mamy oznaczenie oczywiście pierwszego korbowodu i te jedynki dwie tutaj muszą być skierowane w stronę wałka rozrządu. To jest bardzo ważne. No i oczywiście tłok musi być w stronę jazdy. No i to w sumie wszystko tutaj, jeśli chodzi o montowanie. Oczywiście używamy takiego przyrządziku do wkładania oczywiście tłoków do cylindra. Jak on się nazywa ten przyrząd? Ja zapomniałem.
No to jakoś tam ma nazwę. Kurde, już zapomniałem. Czekajcie, już wam mówię. No, opaska do montażu pierścieni tłokowych. Tak to się nazywa. Tak się fachowo nazywa, proszę państwa. A jakże jeszcze bym, kurczę, zapomniał. Pierścienie. Znaczy nie, panewki, przepraszam, pierścienie, kurde. Panewki korbowodów. Panewki korbowodów, słuchajcie, to był koszt. Coś koło, kurde, nie pamiętam jaka cena była tego. Nie pamiętam dokładnie. Taka firma oczywiście, to nie jest reklama, rzecz jasna. To jest pierwszy szlif oczywiście. Pasują idealnie. Pasują naprawdę. Około 60 zł chyba kosztowały te panewki. Oczywiście zestaw, słuchajcie, uszczelek do silnika. To produkuje firma Kraft. To też nie jest reklama, ale drastycznie podnieśli cenę tych uszczelek. Ja kupiłem jeszcze po starej cenie za 98 zł komplet. One są dobrej jakości, z wyjątkiem tego, że panowie przysłali mi rozerwaną miskę olejową. Co, słuchajcie, tak. Pierścień Zegera, czy jakoś tak się nazywa? Pierścień Zegera, ten co tu widzicie. Oto to. Ciemno jest teraz. No trzeba założyć, no dobra, słuchajcie, zamontowany jest. Bateria mi pada w kamerce, niestety. Pierścień zamontowany przy stworzeniu tłoka, dwie sztuki. No i generalnie wszystko jest założone już, nie? Zaolejone tutaj. Jak wam mówiłem, tłok w stronę jazdy, strzałka, będzie pewnie widać. I numer. Ten numer, co jest na korbowodzie w stronę rozrządu. Czyli w ten sposób. Dobra, słuchajcie, tak wygląda zamontowany pierwszy cylinder. Pierwszy cylinderek już jest zamontowany. Ale ja wam za dużo nie pokażę, bo mi bateria w kamerce się wyładowała i masakra jest po prostu. Słuchajcie, dobra, montuję pierścień olejowy na tłok. Oczywiście należy zwracać uwagę, czy na pierścieniu nie ma napisu top albo góra. Takie właśnie coś mniej więcej jak tutaj, nie wiem czy zobaczycie. Jest napisane top i to idzie do góry tłoka. Pierścień zamontowane, słuchajcie. Pierścień olejowy, zgarniający i uszczelniający. No dobra, słuchajcie, wczoraj bateria padła. W kamerce nie dało się dograć po prostu tego materiału. I nie pokazałem tego wszystkiego. No siła wyższa niestety. Jak się gada o pierdołach, to później najważniejszy materiał ucieka. Tak to sobie wygląda teraz. Jest to włożone. Tak to wygląda tutaj z góry. Fajnie chodzi. Fajnie chodzi, będzie cicho. No zdecydowanie lepiej to wygląda niż było wcześniej. To sobie wygląda tutaj. Oczywiście tak, korbowody przykręcamy odpowiednim momentem. Tutaj jest w książce serwisowej podane 3,4 deka newtonometra, co daje nam przeliczeniu 34 newtonometry. Podobno. Natomiast główne panewki, czyli tutaj to i to tutaj, przykręcamy z 2,7 deka newtonometra. Czyli troszeczkę lżej niż korbowody. Słuchajcie, dogranie tego materiału, także to byłoby na tyle. Materiał nie jest zbyt udany, bo no nie powinienem tego tutaj nagrywać, bo tutaj straszny bałagan mam. Dobra, to wszystko, nie? Na teraz. Na razie, nie? To cześć.